Siemano, w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy top 10 modów tygodnia i mamy zestawienie dosyć bardzo fajne, bo jest w nim Esiok, co bardzo dużo osób tak naprawdę na to czekało. Wy zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie hashtag Esioko, wam przypnę serduszko i zaczynamy, moi drodzy, nowy rok i lecimy po 100 tysięcy widzów. No i wbijcie do mnie na Instagrama, bo są dwa nowe konkursy. Zasady takie jak zwykle, także nie będę tutaj się za bardzo rozgadywał, bo bardzo proste. My sobie przejdziemy do zakupu pierwszego ciągnika, żebyście zobaczyli, co to jest, ale z racji tego, że ja mam tych ciągników nawalone bardzo dużo, to zrobimy sobie cięcie. I to jest właśnie on, ten Zetor Proxima, tak dokładnie Proxima 85 się nazywa. My sobie kupimy 77 koni, no nie jest to jakiś nie wiadomo jak wielki ciągnik, ale na takie polskie gospodarstwo to właśnie o to się nam najbardziej rozchodzi. Tu mamy, widzę, na start otwartą już tą szybkę tylnią, nie wiem, czy tak powinno być, wątpię. Mamy tutaj, kurde, koła i widać, że jest to konwert z farminga któregoś tam, albo nie wiem, no z 17 raczej nie, ale bardziej 13, może 15, może nawet 11, bo jak widzicie, te jakości tekstur nie są zbyt dobre, są na fototeksturach, ale takich raczej średnich, bo jest to po prostu widoczne, że raczej nie jest to nie wiadomo co dobrego, ale też no ModHub nie pracuje i nie jestem w stanie wam nagrywać tych odcinków za bardzo. Dopóki ModHub nie ruszy, za dużo fajnych modów nie będziecie tutaj mieli, takich, wiecie, mega jakościowych, tylko bardziej jakieś takie konwerty. Też tego dzisiaj sporo pobrałem, żebyście mieli sporo takich polskich klimatycznych modów, niekoniecznie jakoś mega, mega dobrze wykonanych. No drzwi się otwierają, także tutaj autor umiał zrobić takie rzeczy. To jest oczywiście na myszkę. Pytanie, jak te drugie otworzyć. Dobra, to... O, dobra, to jest na prawy przycisk myszy. Okej, okay, to sobie zamkniemy. Tylko teraz, jak te prawe się otwierają i zamykają? Czy w ogóle się da to zrobić? Nie da się zrobić, żeby prawe się otworzyły. Czyli mamy otwierane lewe drzwi, tak jakby do wychodzenia i wchodzenia. Ta kamerka dobrze działa, z tego co widzę. Jeżeli chodzi o ruchome elementy, nie ma ruchomych elementów. Znaczy jest wskazówka, ale to wskazówka to jest, wiadomo, standard taki bardziej. Jeżeli chodzi o oświetlenie, przód, tył, lampa, ten halogenowa tylnia świeci. Mamy tutaj światełka długie, czy tam robocze, jak zwał, tak zwał. Dobra, mamy kierunki. Nie mamy kierunków, patrzcie. Nic się kompletnie nie świeci, jeżeli chodzi o kierunkowskazy. Zetor numer 1 w Polsce, prezes 3P nazwa. No akurat one się świecą przy hamowaniu, także światła gdzieś tam postojowe hamowania mamy. Także to jest ok. Dym dobrze leci z dobrego miejsca. Z dobrego miejsca. Moim zdaniem jest to ciągnik jak najbardziej grywalny. Mało osób raczej będzie z niego korzystało, także będziecie mieli się czym wyróżnić. No możecie sobie pobrać, zobaczyć jak wam się będzie podobał. Jak nie patrzycie bardzo na jakieś wykonanie, tylko na po prostu przyjemność z grania, jeżeli macie takie ciągniki na przykład w prawdziwym życiu i chcecie mieć tutaj też, no to jak najbardziej polecam. Kolejnym modem jest wózek na header. Tutaj mamy oczywiście opcje kolorystyczne do bizona. Mamy tutaj różne kolorki, no bo sami widzicie, możemy sobie wziąć nawet i taki zielony, chociaż raczej to do niczego wam nie będzie pasowało, taki zielony. No i na przykład z niebieskim i mamy taką oto wersję kolorystyczną. Kupmy. Cyk, cyk, cyk. No i w sumie no wózek, no jak wózek, tutaj raczej nie będziemy się zastanawiać nad tym długo, po prostu tutaj możecie sobie położyć header swój do bizona, bo wymiary są gdzieś tam przystosowane do bizona. Mamy tutaj wersję w kolorze takim o zielonym, ale bardziej bym zwrócił uwagę na tekstury, bo nie są to fototekstury, tylko są to te tekstury takie z farminga 19. Nie wiem, jak one się dokładnie nazywają, takie udimowe, takie jakby, czy jak to tam ludzie to mówią, ale w każdym bądź razie takie nie aż bardzo świecące, czyli z jednej strony dobre. Tak wam to wytłumaczę. Trafiłem na coś takiego fajnego. OPSH-15 to się nazywa. 1200 litrów, 16 metrów szerokości roboczej. Kolorki podstawowe ja bym zostawił te, co są, tak szczerze, bo naprawdę ładnie wyglądają. No chyba, że chcecie sobie zrobić to z niebieską wersją, no ale ja bym zrobił coś takiego, bo po prostu ładnie wygląda wzór. 1, 2... Aha, bo można mieć tutaj tych dupereli tak bardzo, bardzo dużo, ale my sobie weźmiemy podstawowe. Tutaj jest akurat system, żeby włączyć i wyłączyć. Włączymy ustawienia kół. Aha, czyli to jest szerokość. 1800, 1500, weźmiemy sobie na 1500, tak jak praktycznie za kołami ciągnika by to jechało. Kupmy, czyli nawet fajna ciekawostka, bo ja nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego, żeby można było ustawiać jeszcze szerokość kół w jakimkolwiek opryskiwaczu w farmingu, a gram od farminga 9, czegoś takiego nie widziałem, także tutaj jest no nowość tak naprawdę.
No i opryskiwacz też takie na polskie gospodarstwo dosyć ładnie wyglądający. Na pewno na jakiejś serii on się nam przyda, bo kurde jest coś innego niż zazwyczaj. Dobra, to moje podczepione wałeczek idzie, tylko że wałek idzie w dół, a to idzie na górny zaczep. I to się tak troszeczkę ze sobą, jak widzicie, koliduje. Także tutaj pewnie inny ciągnik by miał do tego dolnego podczepione, gdyby on miał. I wałek wtedy by był na prosto. Także to jest wina raczej tego ciągnika, że jest źle zrobiony. Że nie ma po prostu dolnego zaczepu, a nie, że jest źle zrobiony. Rozkładanie, 16 metrów szerokości roboczej, góra-dół. Wszystko chodzi na tych takich jeszcze... No nie wiem, jak to jakieś sporniki, czy co to jest, nie mam pojęcia. A to chodzi? Patrzcie, to wszystko się w ogóle zawija, jak to fajnie wygląda ta animacja, fajnie to jest zrobione. Weźmy sobie ogólnie, walnijmy od razu tutaj jakiś poziom napełnienia, czyli na maksa. Opryskiwacz jak opryskiwacz, z każdej dziurki coś leci, także tutaj ja bym tutaj nie wchodził w szczegóły. Wałek też się zaczyna kręcić, jest to doskonale widoczne przy oczywiście pryskaniu. No i mamy tutaj też mechanizm, który się rusza. Tyle z takich ciekawostek, bo tutaj raczej więcej funkcji nie mamy. No odpalmy jeszcze to, ale ja no widzę, no po prostu możemy sobie złożyć, rozłożyć, czyli standardowe funkcje opryskiwacza. My sobie już zostawiamy go w spokoju, bo wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie i do małych polskich ciągników się nadaje idealnie. Mamy Lizard Z644, czyli bardziej znana dla Polaków ta Anna, cała do kopania, tylko że ona nie ma tych oznaczeń, nawet jest agromet tutaj dany. Może to jest mod szykowany na mod huba, ale ktoś go może wydał wcześniej. Mamy wersję kolorystyczną, co jest dosyć ciekawe. Ja z zieloną wersją się... nie spotkałem tak szczerze za dużo razy. Może zielono-niebieski sobie damy taki zestawik? Chyba nie. Albo nie, zielono-żółty. Coś takiego niech będzie. Będzie po prostu coś innego. 0,8 szerokości, 5000 pojemności, 30 koni trzeba mieć, czyli do polskiego ciągnika będzie to spoko. Co zostało zrobione? Już widzę, że są tekstury, ale nie ma żadnych naklejek. Mam wrażenie, że to jest wersja po prostu nieskończona. Ktoś robił, nie skończył i ktoś mógł to, nie wiem, może dał komuś na testy i ktoś sobie to wydał. Ale dosyć ładnie to wszystko się prezentuje z tego, co widać. No i taka odmiana, można sobie na przykład wziąć te zielone kolory, to już jest dosyć duży plus. Tutaj chyba ta ziemia się wysypuje. A tutaj idą ziemniaki. Zaraz zobaczymy, podczepimy, jak to działa. Też najprawdopodobniej to idzie na dolny zaczep. Zobaczymy, czy to jest, teraz się podczepi na dolny zaczep, czy się podczepi na ten górny. A widzicie, czyli dolny zaczep działa, czyli po prostu z tym opryskiwaczem coś było nie tak, jeżeli chodzi o zaczepy. Dobra, od razu mamy animację stopki, która leci nam do góry. Mamy animację, jakie jeszcze, drodzy widzowie, co my tu będziemy mieli? Włącz kombajn na X, znaczy na ono, to ja wiadomo, rozłożyłem tą rurę, żeby chudy wam pokazać i ukryć. O, cyk. Jest animacja, jest, bo tu się składa, tu się rozkłada i to wszystko sobie leci. Dobra. Tu się raczej nic nie robi, bo żadnego X-a nie ma. Okej. To jest do tura, także też odpada. Włącz kombajn, no to... Najpierw musisz rozłożyć narzędzie. Okej, kliknąłem X. Najpierw musisz rozłożyć narzędzie kombajn. No spoko, ale jak to się rozkłada? Dobra, kliknijmy jeszcze raz X. Aha, czy, a może to V trzeba kliknąć, patrzcie, dobra. Czyli V to pewnie to jest rozkładanie, no bo tak się zastanawiam, no to tu więcej nie ma co się rozkładać, tak szczerze. Tutaj animacja poszła od razu, widzicie, tego ruchomego elementu i dopiero teraz pewnie będzie można, tak, dokładnie. Czyli po prostu musieliśmy sobie go tak jakby opuścić, czyli na V będziecie mieli też i rozkładanie, no bo to przechodzi w tryb pracy, on się troszeczkę przemieszcza w tamtą stronę. Do lewej mojej, teraz jak to widzicie. No i wszystko zaczyna fajnie tutaj działać i funkcjonować. To się zaczyna ruszać dopiero jak są ziemniaki, bo to już jest standard, przynajmniej tak to działa praktycznie wszędzie. To się rusza od razu na start. Tutaj wszystko, jak widzicie, nawet to chodzi. Tutaj też te podajniki chodzą. Nawet to kółko się kręci. Co szczerze mówiąc, wcześniej chyba nie widziałem, żeby to kółko się kręciło w Farmingu 19 w tych, bo też jakaś Anna była na pewno. Każdy gdzieś tam element jest ruchomy. Tutaj tak samo to wszystko się rusza. No naprawdę fajna sprawa, widzowie. Ciągnik sobie na spokojnie radzi, bo to 30 koni trzeba tylko mieć. No jak dla mnie to jest, wiecie, jak dla mnie to jest naprawdę godne polecenia. Ja bym wam radził sobie to pobrać, bo macie nawet i różne kolory. Wszystkie ruchome elementy.
fajnie wyglądający kombajn, no nie ma minusów. No to czas na jakiś budyneczek, tym razem mamy małą wiatę. Tych wiat małych powychodziło do farminga mega dużo. Ja ją sobie postawię gdzieś tutaj, żeby ją tylko zobaczyć. Prosta struktura, jakieś deski pozbijane, nawet są dziurki między deskami, czyli widać jakieś tam malutkie szczelinki. Fajnie to wygląda, jak najbardziej. Wiatka jest, patrzcie jak to fajnie jest podobijane, są dłuższe i krótsze deski, także nie jest wszystko tako równiutko porobione. Fajnie, bo coś innego. Mamy oczywiście konstrukcję, takie pale też, żeby to było wszystko pozbijane z tego co widzę, także też jest elegancko. No i co więcej, no to deski, prostota, to wszystko, wiecie jak wiata wygląda. Tu są jeszcze jakieś sporniki dane, żeby to wszystko, ta konstrukcja się jakoś fajnie trzymała. No i mamy daszek. Daszek, który jest, czy to jest taki ternit, czy co to jest, no to nie wiem, ale coś takiego. Albo jakaś blaszka, albo jakiś ternit jest po prostu położony, żeby wam na łeb nie kapało. Tutaj jest jakaś dziura, no bo wiadomo są te sporniki. I takowa dziura się tutaj nam pojawiła. No i tyle w sumie z takiego przedstawienia wiaty. I teraz to, na co każdy czekał, czyli esiok do farminga 19. Jest to esiok S7. Dziwnie, nie zapada się pod ziemię. Dla mnie to jest już świetnie, bo będzie pewnie jeździł. A poprzednie esioki, które ja miałem, po prostu się zapadały pod ziemię i nie jeździły. Później przy zakupie oczywiście. Czyli mamy maskę, mamy maskę i nie mamy maski. Możemy sobie wziąć wersję kolorystyczną, jaką nam tylko i wyłącznie tam pasuje. Weźmiemy sobie taką bordową. Może będzie fajnie wyglądać. Ok. A kolorów, jak widzicie, mamy dosyć sporo. Może działa, widzowie. O, dobra, tu jestem. No, pracuję. Kierownica skręca. Tutaj więcej zastosowań bardziej nie macie. No mógłby dodać jeszcze koleś ruchome elementy, takie jak te, wiecie, pedały i tyle, nic więcej. Ale widzę już, że mamy tutaj możliwość otwierania i zamykania maski. Także to już jest fajna sprawa. No ktoś w końcu się postarał i zrobił esioka. No tutaj za dużo skombinowanej kombinacji nie ma, no bo tutaj jest prosta bardzo maszyna, malutka. To wszystko chodzi przez ten wałek, z tego co widzę to jest jedyny element ruchomy. Tutaj też jest ruchome. No i wiadomo, kierownica jest ruchoma, ale to są takie bajerki standardowe, po prostu w ciągniku ta kierownica musi być ruchoma. No jest przyjemność z jazdy z czegoś takiego. No dużo ludzi na to czekało, ale powiem wam, że... Wow. Dużo ludzi na to czekało, ale powiem wam, że się nie dziwię, że tyle osób na to czekało tak naprawdę. Bo jest to naprawdę świetny modzik i... Kurde, no dobry jest. Nie ma co narzekać, no bo co ja mogę o nim powiedzieć dużo. No konstrukcja jest jaka jest. Bardzo prosta, mały ciągniczek, nic więcej od tego nie możemy wymagać, bo to o to w nim chodzi, żeby on właśnie tak, a nie inaczej wyglądał. Przyjemne dźwięki, luksus. Kolejnym modem jest, no jest to podpisane jako MTZ, ale to jest widzę wszystko podstawione. No na zdjęciu całkowicie inaczej to wyglądało. To ma dwa kominy? Ale jaja. Jest to ciągnik, koła są jakieś nowsze na pewno, ale sam model ciągnika z tego co widzę jest z farminga, nie wiem, dziewiątki, ósemki czy tam z jakiegoś, ale naprawdę to źle wygląda. Jest to, o Boże, nie bierzmy tej konfiguracji, bo to dwa obciążniki będą. To nic się nie będziemy bawić, konsola ładowacza, to ok, nie będziemy brali. Dodatkowych świateł też nie będziemy brali, widzowie nic nie będziemy brali z tych rzeczy, w ogóle jakim cudem są dwa kominy? To jest takie jedno pytanie zastanawiające, bo na zdjęciu to dużo lepiej wyglądało. Chciałem wam pokazać, bo naprawdę nie wiem czy kiedyś graliście farminga, ale takie ciągniki były popularne i ja sam, no nie taki, ale ciągnik taki, tylko że dużo lepiej zrobiony, wziąłbym na swoje gospodarstwo. To wygląda kiepsko. Po teksturach samych, a po wykonaniu też bym się nie spodziewał nie wiadomo czego, ze względu na to, że jest tu jakaś tam podstawka i to źle zrobiona. Dobra. Ten tył w ogóle dziwnie wygląda z tymi kołami. Wskazówki nawet nie są przeniesione. Kierownica się nie kręci. Że tu się nic się nie kręci. W ogóle koła wchodzą w ten... Te w nie kołpaki, tylko w błotniki.
fajny mod. Pierwszy raz mam do czynienia z czymś takim, żeby się kierownica nawet nie kręciła, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem w farmingu, że był traktor czy jakikolwiek pojazd, w którym się nie kręciła kierownica. No, to naprawdę trzeba się postarać, żeby coś takiego zrobić, żeby się kierownica nawet nie kręciła. No spoko, to wielki zaszczyt dla tego autora, co robi coś takiego. Nie, no fajne, fajna sprawa. To nawet widzowie ani się nie nadaje do zdjęcia, ani do grania, bo to nie wiem, żeby to chociaż ładne było i żeby się ta kierownica nie kręciła, to chociaż se pobierzcie, żeby zdjęcie zrobić, ale to nawet do zdjęcia się nie nadaje, to ma dwa kominy, nie wiem nawet, który jest poprawny, z tego leci dym, także mam wrażenie, że to jest nie od tego ciągnika, a ten jest bardziej od tego ciągnika, bo to nawet widać po jakości tekstur, że jest to wszystko po prostu spierdzielone, także mamy chyba najgorszy ciągnik 2020 roku, bo to wyszło w 2020 roku, widzowie, także chyba miano tego ciągnika możemy dać właśnie temu ciągniczkowi. Mamy kamazy, dwa, znaczy pobieracie jednego, ale dostajecie dwa. Dobra, 210 koni, 33 tysiące pojemności. I teraz tak, pytanie, czy przetestujemy takiego, czy bardziej takiego? Bo ja się napaliłem bardziej na tego, bo jest taki dłuższy. Tu można oczywiście sobie przyczepę jeszcze podpiąć. Nie mamy tutaj ładowności, bo jest to do przewożenia czy belek, czy różnych rzeczy. No belek tutaj akurat wam się pewnie sporo zmieści. Dobra, kolor podstawowy, pomarańczowo-niebieski, fajne połączenie. Dobra, koła. Koła sobie damy standardowe, ustawienia kół, niech będą też standardowe, konfiguracja, niech będzie normalna. Tutaj też, dobra, wszystko niech będzie normalne i podstawowe, nie będziemy się bawić w jakieś tam ustawianie tego nie wiadomo jak. Co z tym kamazem? On jest akurat z ModHuba, co jest dosyć fajne. Ukraińskie chyba ma rejestrację z tego co widzę. Mamy zaczep, także coś możecie sobie podczepić. Tutaj akurat bardziej bym się zastanawiał, do czego taki kamaz jest. No bo tamten jest do przewożenia zboża, tamten. Ten obok co stał. Tu teoretycznie nie ma podanej pojemności, a mogłaby być podana pojemność, bo na takie coś, no można sobie coś nasypać, no nie oszukujmy się, tu sporo się zboża zmieści, jakbyście chcieli. Dlatego podjedziemy sobie i sprawdzimy, czy nie ma przypadkiem tutaj możliwości napełniania. Nie ma możliwości napełniania, to już widzimy na start, czyli jest to tylko i wyłącznie do belek, nawozów, palet, co tam chcecie, ale na pewno nie jakichś tam sypkich rzeczy. Teraz tak, co z burtami? Czy one się otwierają? Tak jak myślałem, one się otwierają na myszkę. Mamy coś takiego i od razu możecie sobie przychodzić do ładowania, czy nawozu, czy czegokolwiek. Ruchome elementy? No biegi są ruchome, od razu widać. Wskazóweczki, oczywiście moc ModHuba, także na błędy nie patrzymy standardowo, bo nie powinno ich być. Przynajmniej no nie powinno, takie słowo tutaj użyjmy, bo ono powinno być dobre. Jeżeli chodzi o lustereczkę, one działają. Światła działają, działają. Działają. Kierunki działają. Dźwięki ma takie przyzwoite jak na kamaza. Ślady, patrzcie jakie one fajne zostaje. To nie jest tak jak wiecie, zazwyczaj jesteście nauczeni, że traktor zostawia jakieś tam ślady, a tu są faktycznie podwójne ślady po tych kołach. Także to jest to też dosyć duży plus. Dlatego właśnie pojazdu, no i tak nie będziemy się za niego zagłębiać, bo jest on na pewno warty uwagi, ale no w sumie są dwa, także są dwa warte uwagi. Jeden gdzieś tam do zboża, a ten na przykład do nawozów. Albo możecie sobie kupić dwa takie same. To też jest taka opcja. Mamy sanki. Jeżeli macie na przykład season i chcecie sobie zrobić, żeby była zima, no to macie dobrą sprawę. Tutaj macie ogólnie mod pasażera, czyli możecie na tych sankach jeździć z kimś, a nie tylko samemu. Takowe sanki są podczepiane do ciągnika i są one targane po prostu przez kogoś, kto was ciągnie, a wy sobie na nich siedzicie. Właśnie w ten sposób. Tutaj możecie dwie osoby, albo nawet i trzy się zmieszczą, jeżeli dobrze pójdzie na takich saneczkach. Nie wiem, jaki tu jest limit. No sami to sobie nie pojeździcie, no nie? Bo tutaj no tak średnio się jeździ samemu, widzicie? Bardziej one, no do przodu się nawet, no da się jechać, ale to jest taka jazda, wiecie, no. No to nie jest to, po prostu one muszą być podczepione i ciągnięte przez ciągnik. Wtedy te sanki się zachowują tak bardziej naturalnie i po prostu normalnie. Także mod, no fajnie, że coś takiego wyszło. Na pewno jakiś odcinek z młodym sankami już niedługo na kanał nagramy, a nawet pewnie w tym tygodniu. Mamy ostatnią rzecz, czyli choinkę. Tą choinkę możecie sobie postawić gdzie chcecie. Patrzcie, ona sobie stoi, świeci się nawet i ma pod sobą prezenty. Jest to obiekt dekoracyjny, czyli tak zwana w farmingu ozdoba. Jakieś prezenty sobie stoją, możecie sobie ją postawić czy koło domu, czy gdziekolwiek tak naprawdę.
no tyle. Z tej ciekawostek, rusza się, zachowuje się jak prawdziwe drzewko w farmingu, do tego świeci i ma prezenty. Na dzisiaj to było na tyle. To jest zestawienie tak naprawdę 9 dobrych modów, bo ten Pronard, no to pokazałem wam go, bo ładnie wyglądał na zdjęciu, ale to nawet nie jest ten sam mod. To trzeba określić mianem najgorszego modu w farmingu w 2020 roku. Bo jest to po prostu dziadostwo, którego nie powinni ludzie nawet robić takiego czegoś. No i w ogóle nie wiem, czemu strony akceptują takie gówniane mody, ale to już ich sprawa. Nie zagłębiajmy się, my jesteśmy od pokazania tego i testowania, a nie od wchodzenia w jakieś szczegóły. No dzisiaj to by było na tyle, dzięki za uwagę, mi widzimy się już jutro, bo raczej z modem w tym tygodniu chcemy do końca tygodnia robić odcinki codziennie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo pomysłów jest troszeczkę, zobaczymy, czy on będzie też na to bardzo chętny, bo niby już o tym gadaliśmy, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. A się z wami żegnam i na razie.